wiadomo, kto wybuduje halę sportowo-widowiskową przy ulicy Zarzecze w Suwałkach. To przedsiębiorstwo budowlane Unimax, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy. Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na budowę Suwałki Arena. Unimax, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wybuduje halę za ponad 36 milionów złotych. W ramach inwestycji powstanie budynek hali. Obiekt zostanie wyposażony i oświetlony. Jest to obiekt, którego nie ma w promieniu 200 km od Suwałk. Ten obiekt jest naszemu miastu i całej okolicy potrzebny. Miasto Suwałki otrzymało na budowę hali 10 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kosztorys inwestorski określał wartość inwestycji na niecałe 27 milionów złotych. Okazało się jednak, że koszt budowy będzie o 10 milionów złotych wyższy. Dlatego samorząd liczy na dodatkowe wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także władz województwa podlaskiego. I proszę tam, żeby w budżecie resortu sportu w przyszłym roku pomóc nam, czy w następnym jeszcze roku, 2019, finansować tą inwestycję i liczę tutaj, nie ukrywam, na wsparcie również ze strony naszych parlamentarzystów. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 6634 m², a wysokość budynku około 16 metrów. Na widowni jednorazowo będzie mogło zasiąść 2200 osób. Hala o tej wielkości jest w Suwałkach bardzo potrzebna. W mieście bowiem jest za mało obiektów sportowych. Widzę, co się w hali Osiru dzieje i to rzeczywiście widzimy, że jesienno-poro-zimowo te obiekty są tak obłożone, że nie ma gdzie przysłowiowe szpilki włożyć w te grafiki. Podpisanie umowy na budowę hali odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie. Inwestycja powinna być gotowa w maju 2019 roku. Grupę zakupową w celu nabywania energii elektrycznej utworzyło po raz kolejny miasto Suwałki. Wszystko po to, aby było taniej. Do grupy należą jednostki i spółki miejskie, Komenda Straży Pożarnej oraz Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W sumie 48 podmiotów. I oczywiście tutaj tworzymy tę grupę po to, żeby kupować energię elektryczną taniej. Na ile taniej, dzisiaj nie wiadomo, bo dopiero co otworzyliśmy przetarg, ale myślę, że taki duży klient jak grupa zakupowa jest w stanie uzyskać bardzo atrakcyjną cenę. Głównym odbiorcą energii w grupie jest miasto. To oświetlenie szkół, przedszkoli czy oświetlenie uliczne. To są duże rachunki, bo to są duże koszty, dlatego też warto tworzyć tego typu większego klienta poprzez grupę zakupową i wtedy mamy lepszą cenę. Otwarcie przetargu na zakup energii odbyło się niedawno. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 10 milionów złotych złożyła grupie zakupowej firma PGE Obrót S.A. Rzeszów. Oszczędności płynące z połączenia podmiotów będzie można oszacować po podpisaniu umowy. Druga edycja Forum Biznesowego Pogranicza Food Industry Life odbędzie się w dniach 9-10 listopada w Suwałkach. Wydarzenie we współpracy z Urzędem Miejskim organizuje Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód. W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja forum poświęcona przemysłowi meblarskiemu i drzewnemu. W tym roku chcemy zwrócić uwagę na inną naszą specjalizację, branżę, która też tutaj dominuje i mocno zaznacza się w gospodarce lokalnej, w gospodarce naszego miasta, czyli przemysł rolno-spożywczy. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji okołobiznesowych, przedstawicieli rządów oraz samorządowców i zagranicznych partnerów Suwałk pochodzących z Litwy, Białorusi i Rosji. Wszystko po to, aby wspólnie pochylić się nad problematyką wiodących branż w regionie północno-wschodniej Polski, a także w regionie całego pogranicza z Litwą, Białorusią i obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Tam będą dyskusje, będą różne wystąpienia, ale będzie do i wystawcy, także duże przedsięwzięcie takie biznesowe. Tutaj na pograniczu Polski, Litwy, oczywiście Białorusiu i obwodu kaliningradzkiego. Zakładana liczba uczestników to około 250 osób. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wojewoda Podlaski, natomiast Uniwersytet w Białymstoku udzielił patronatu naukowego.